porozmawiamy o kaszy jaglanej. Kasza jaglana, czyli obłuszczone ziarna prosa, ma rewelacyjne zdrowotne właściwości, dlatego powinna stanowić niezbędny element zdrowej diety. Właściwości kaszy jaglanej. Jest ona lekkostrawna, czyli nie obciąża układu pokarmowego i jest bardzo łatwo przyswajalna. Kasza jaglana jest odżywcza i pożywna. Dostarcza mnóstwo witamin, soli mineralnych, pełnowartościowego białka, tłuszczu, węglowodanów i błonnika, dzięki czemu wzmacnia cały organizm. Kasza jaglana zawiera lecytynę, która m.in. reguluje ilość cholesterolu we krwi, poprawia metabolizm tłuszczów, chroni wątrobę, może poprawiać funkcjonowanie umysłowe i opóźniać procesy starzenia się. Kasza jaglana jest doskonałym źródłem żelaza, składnika hemoglobiny, która transportuje tlen do wszystkich komórek organizmu. Żelazo jest też istotne dla dobrego wyglądu. Gdy mamy niedobór żelaza, odbija się to na skórze, która staje się blada i sucha, na paznokciach, które są kruche i na włosach, gdyż wówczas wypadają i stają się łamliwe. Niedobór żelaza powoduje także osłabienie, zmęczenie i większą podatność na infekcje. Żelazo w kaszy jaglanej jest niehemowe, czyli ma formę słabo przyswajalną, ale można przyswajalność poprawić dzięki witaminie C, białku zwierzęcemu, fruktozie czy kiszonym produktom spożywczym, takim jak kapusta czy ogórki. Natomiast biodostępność żelaza niehemowego pogarszają tanina, którą mamy w kawie czy herbacie, szczawiany w szpinaku czy fityniany, występujące m.in. w pieczywie razowym. Kasza jaglana zawiera też niezwykle ważny dla zdrowia magnez. Jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, mięśniowego, korzystnie wpływa na układ krążenia i opóźnia proces starzenia się. Kasza jaglana nie zawiera glutenu, dlatego jest wskazana dla osób będących na diecie bezglutenowej. Jest silnie zasadowa, alkalizująca, czyli odkwasza organizm, oczyszczając go z toksyn powstałych od jedzenia zakwaszającego, w jaki obfituje nasz jadłospis, czyli cukry, produkty z mąki pszennej, mleko, mięso, kawa czarna, herbata, alkohol, nikotyna. Gdy spożywamy dużo takich kwasotwórczych produktów, mało się ruszamy lub uprawiamy zbyt intensywną aktywność fizyczną, gdy nie radzimy sobie ze stresem czy przyjmujemy w nadmiarze leki, to nieuchronnie prowadzi to do nadmiaru kwaśnych pozostałości przemiany materii, zakwaszając cały organizm, czego konsekwencją jest wiele dolegliwości i chorób, jeśli nie wszystkie, ponieważ wiele naukowców twierdzi, że jest tylko jedna choroba, od której biorą się inne. Jest to zakwaszenie organizmu. Zatem dla zdrowia niezbędna jest prawidłowa równowaga kwasowo-zasadowa organizmu, dlatego warto spożywać kaszę jaglaną, aby wspomóc w przywróceniu tej równowagi. Kasza jaglana pomaga też w odchudzaniu, nadaje się na dietę oczyszczającą, korzystnie wpływa na przemianę materii. Zawiera ona też dużo antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy, które likwidują wolne rodniki odpowiadające m.in. za nowotwory. Kasza jaglana jest rewelacyjnym, naturalnym środkiem w pielęgnacji urody od wewnątrz. Bogactwo odżywczych składników, w tym ważna krzemionka, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci, a także opóźnia proces starzenia się organizmu. Kasza jaglana podnosi też odporność organizmu, regeneruje błony śluzowe i usuwa nadmiar wilgoci. Jest wskazana podczas kataru, kaszlu itd. Działa leczniczo. Ponadto kasza jaglana jest polecana kobietom w ciąży, gdyż łagodzi mdłości. Pozytywnie także wpływa na funkcjonowanie stawów ze względu na obecność krzemu. Spożywanie kaszy jaglanej powinni ograniczać osoby z niedoczynnością tarczycy czy też podatnością na tą chorobę, ponieważ jaglanka zawiera substancje wolotwórcze,
które zaburzają metabolizm jodu w organizmie, hamując jego wchłanianie i wykorzystanie przez tarczycę, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia produkcji hormonów tarczycy. Najlepiej ograniczyć wówczas jedzenie kaszy jaglanej do raz w tygodniu. Poza kaszą jaglaną takie substancje wlotwórcze występują też w orzeszkach ziemnych, soi, kapuście, brukselce czy szpinaku. Kasza jaglana zapewnia mnóstwo modyfikacji kulinarnych. Może być spożywana na słodko w postaci deseru z bakaliami. Może być wykorzystana na obiad w zupie, jako dodatek do duszonego mięsa, do sałatek, jako farsz do pierogów, zapiekanek. Zmielona na mąkę jaglaną nadaje się do ciast, naleśników. Zatem możliwości jej spożywania jest bardzo wiele. Napiszcie, czy lubicie i czy spożywacie kaszę jaglaną i w jakiej postaci.